Cześć! Bohaterem dzisiejszego filmu jest kosiarka spalinowa marki Husqvarna, model LC348VE. Nie będzie to jednak zwykły test tej kosiarki spalinowej, ponieważ robiłem już test bardzo podobnego modelu, który jest już na moim kanale, LC53BE. To są właściwie niemal identyczne konstrukcje, także tam raczej nie chcę się już powielać z tym wszystkim, ale chciałem zrobić ten film troszeczkę inny, ponieważ mam tu egzemplarz 3-letni, w którym pokazały się już pewne usterki. Znam tak dość dokładnie jego historię serwisową, co tutaj było robione, i w dzisiejszym filmie pokażę, jak po 3 latach spisuje się silnik, jak jest napęd, czy faktycznie ten wadliwy system AutoWalk 2 tej płynnej regulacji prędkości napędu polegającej na uślizgu paska faktycznie jest tutaj awaryjny, czy nie. No i wspomnę również o ciekawej historii, ponieważ pojawił się również zestaw, który ma wyeliminować problem. No tutaj pokazuję tylko karton, ale wszystkie elementy są w środku. Pojawił się również na rynku dostępny w Husqvarnie zestaw naprawczy dla tego typu napędu, który ma wyeliminować problem wycierającej się piasty napędowej, i faktycznie ta piasta się troszeczkę różni, ale o tym oczywiście w dalszym etapie tego materiału. Zaczynając, jeśli chodzi o tą kosiarkę, no to jeśli chodzi o sprawdzenie techniczne, zanim wezmę kamerę i pokażę ją z bliska, to od strony silnika nie ma się właściwie czego czepić. Jest to jeszcze ta udana ostatnia jednostka marki Brickstraton, model 675EX, jeszcze ten dolnozaworowy fajny, także on bez problemu z systemem Ready Start odpala za pierwszym pociągnięciem. Czy to ze sznurka, z pociągnięcie za starter, czy też z elektrycznego rozrusznika. Z tym silnikiem kompletnie nic się tutaj nie dzieje, nie przydymia, nie stuka, w pełni jest sprawny. Jest to jeszcze fajna konfiguracja, ponieważ ten silnik, z racji na obecność tutaj tego przewodu, takiego charakterystycznego białego, świadczy to o tym, że po prostu ten silnik ma jeszcze taką małą prądniczkę, która doładowuje nam akumulator podczas pracy tego silnika. Z tego powodu właściciel nie musiał tego akumulatora wyciągać, zaglądać do niego przez 3 lata, które właśnie ta kosiarka ma już na karku, ponieważ ten akumulator stale się doładowuje i za każdym razem nie ma problemu z tym, aby tę kosiarkę uruchomić. Silnik ten jest bardzo udany, aczkolwiek tak jak większość właścicieli ma silników marki Brickstraton, te również ma lekko skrzywiony wał. Naprawdę lekko, ale jednak jakieś tam skrzywienie jest, powstało od jakiegoś tam uderzenia o przeszkodę, jest tak niewielkie, że właściwie nie czuć przez to wibracji, nie sprawia to dyskomfortu, zatem nie psuje to również całej maszyny i można tak pracować dalej. Wiele osób ma tak delikatnie skrzywiony wał, pokażę to zresztą później na nagraniu, ale wiele osób po prostu o tym nie wie. Jeśli chodzi o całą obudowę, również jest wszystko w porządku, nigdzie farba z tej obudowy nie schodzi, nigdzie nie popękały jakieś tam elementy mocowań kosza czy coś takiego. Ten kosz, no wiadomo, ten element jest odstający, więc jest troszeczkę przytarty. No, regulacja wysokości koszenia działa, ale oczywiście ta tak średnio działa, ponieważ nie jest to zbyt udana centralna regulacja wysokości koszenia. Pękł jeden z dekielków, no ale to właściwie taki element estetyczny, no i raczej wina właściciela, że tam po prostu na coś najechał. Całe są również rączki, rękojeść, o czym straszyłem również na filmie, że potrafią pękać. Natomiast zastrzeżenia są już do całego mocowania panelu AutoWalk. Proszę spojrzeć, jaki tutaj jest gigantyczny luz. To wszystko jest tutaj mocno poluzowane. Tak jak widać, te śruby na klucz Torx nie dociągają tego, ale martwię się również o to, że będą po prostu już ułamane. Tu są takie w środek rączek, wchodzą takie prowadzenia, aby to po prostu wszystko się nie chwiało. A patrząc po tym, że nawet jak ją ścisnę, ten cały panel, to mimo wszystko on się rusza. Także prawdopodobnie te prowadzenia są wyłamane. Trzeba będzie może zrobić coś na przelotowe śruby, aby to trzymało się mocniej. W Husqvarnie oczywiście wymienialiby cały kompletny panel, który na pewno tani nie jest. Zatem no niestety takie jakieś różne ozdobne panele często generują po prostu koszty. No i oczywiście jeśli chodzi o system AutoWalk, to po 2 latach użytkowania tej kosiarki nie daje już żadnego napędu. Tak jak widać, występuje tam jakieś lekkie szarpnięcie, ale nawet po wciśnięciu na maksymalną skalę kosiarka w ogóle nie porusza się, nawet powoli, jest tylko lekkie szarpnięcie. Także to, o czym mówiłem, 3 lata ta kosiarka już ma i niestety ten napęd jest już nieużyteczny. Oczywiście da się go naprawić, ale tak jak to bywa w tym modelu, wytarła się aluminiowa piasta napędowa, wytarł się również pasek i to jest element, który należy wymienić, element, o którym wspominałem już w przypadku testu tego typu podobnej kosiarki. Jeśli już jesteś przy tej usterce napędu, to chciałbym tu przy okazji również wspomnieć, a właściwie rozwinąć temat zestawu naprawczego napędu, który ma wyeliminować problem z wycieraniem się tej piasty, o którym wspomniałem na początku.
Więc tak, ja znam właściciela dobrze tej kosiarki, ponieważ jest to właściwie mój sąsiad. Ja na jego działce nagrywam większość swoich filmów, m.in. o Kawasaki czy o traktorku MTD. To właśnie były filmy nakręcone na jego działce, także dokładnie znam historię tej kosiarki właściciela. Przez pierwsze 2 lata, póki była na gwarancji, była serwisowana w Husqvarnie, aby tę oto gwarancję utrzymać, więc był wymieniany oryginalny olej, był wymieniany oryginalny filtr powietrza, wszystkie te elementy. Kiedy gwarancja się skończyła, została ona przyprowadzona do mnie, ponieważ jest po pierwsze taniej i po drugie serwisuje mu już dość skutecznie traktorek Husqvarny, taki starszy produkt, o którym też kiedyś zrobiłem film, ponieważ jest to takie odzwierciedlenie traktorka MTD. Stara, zniszczona maszyna, ale za to technicznie parametrami bardzo trwała, o trwałych podzespołach, zatem to będzie również bardzo ciekawy film o takich starszych maszynach, ale to raczej wkrótce, nie chcę obiecywać z terminami, bo ja je często bardzo przeciągam. Wracając do zestawu naprawczego. Tak więc do tej kosiarki został zakupiony zestaw naprawczy napędu. Ponieważ historia jest taka, że kiedy ja zdiagnozowałem już właściwie bez patrzenia, że na pewno trzeba wymienić tą piastę, bo bardzo mocno się niszczą, szybko się zużywają, ten właściciel tej kosiarki zadzwonił do Husqvarny zapytać, czy faktycznie jest to prawdą. No i właściciel tego salonu powiedział niezbyt mądrą rzecz, ponieważ do czegoś się przyznał, do czegoś, za co Husqvarna by mu chyba głowę urwała. Powiedział, że Husqvarna faktycznie stwierdziła, że ten rozwiązanie jest wadą fabryczną, jest mało trwałe i jest już wymyślony zestaw naprawczy tego, aby po prostu to nie zużywało się tak szybko. I ten zestaw naprawczy polega na zastosowaniu zupełnie innej piasty napędowej, która to, mimo tego, że jest aluminiowa w tej części, posiada zupełnie inne koło, ponieważ jest to koło stalowe. Mało tego, posiada zupełnie inny nóż, ponieważ jest tutaj taki dużo mniejszy otwór i fabryczny nóż po prostu nie pasuje, więc wymagało to również zastosowania innego noża o innym otworze centralnym, chociaż kształtem ten nóż również przypomina ten fabryczny, zatem nie różni się niczym kształtem, tylko tym otworem centralnym. Mało tego, ta piasta napędowa przywodzi mi troszkę na myśl kosiarki Clipo, ponieważ ma tutaj te charakterystyczne paski i mało tego, ten element w środku również odpowiada kosiarkom spalinową marki Clipo, zatem wykorzystali coś dobrego z tych kosiarek Clipo. Ten zestaw składa się oczywiście z noża, ten zestaw składa się również ze śruby wraz z podkładką cierną, wraz oczywiście z podkładką do tej śruby ostrza, składa się również z paska napędowego. Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, czy aby to koło pasowe nie będzie delikatnie innej średnicy i ciekawi mnie, czy po zdjęciu tej piasty, o czym dowiemy się za chwilę, czy nie zmieni się prędkość tej kosiarki, ponieważ jeśli ta piasta będzie tutaj mniejsza, to oczywiście będzie musiał być inny rozmiar paska, przez to na pewno go dali, ponieważ tylnego koła się nie zmienia. Jeśli ta piasta będzie tutaj mniejsza, kosiarka będzie na maksymalnej prędkości poruszać się wolniej, a jeśli będzie większa, to będzie poruszać się szybciej i moim zdaniem, jeśli Husqvarna miała cokolwiek z tym zrobić, to moim zdaniem najpewniej nic nie zrobili z tym i ta średnica jest ta sama, ale jeśli mieliby coś zmienić, to raczej by to koło zmniejszyli, aby ta kosiarka poruszała się po prostu delikatnie wolniej, aby to wszystko po prostu wolniej się niszczyło. A dlaczego wspomniałem, że właściciel popełnił duży błąd? Ponieważ tak jakby sprzedał Husqvarnę, że oni sami stwierdzili, że po prostu to jest wadliwe. A jeśli coś jest wadliwe w produkcji, to patrząc tak troszeczkę, porównując się do rynku samochodów osobowych, powinni nam to właściwie wymienić za darmo. Jeśli sprzedali nam kosiarkę, która w takiej konfiguracji kosztowała chyba około 3000 zł, no to mamy prawo żądać tego, że jeśli jest to wada konstrukcyjna, to powinni nam za darmo coś takiego usunąć. Lub powinniśmy chociaż dostawać rabat na zakup tej nowej części, ponieważ stara no była po prostu uszkodzona. 3 lata w przypadku kosiarki spalinowej Husqvarna to nie jest zbyt duży okres czasu, a naprawdę ta działka, którą kosi ten właściciel, nie jest specjalnie duża. Niektórym takie coś pada jeszcze w okresie gwarancyjnym. No i Husqvarna po prostu kazała za coś takiego zapłacić i mimo, że właściciel tej kosiarki zna dobrze właściciela z Husqvarny i dobrze na pewno dostał na to wszystko jakiś tam rabat 5 lub 10%, to mimo wszystko cały ten zestaw kosztuje 250 zł, coś około 250 zł za nóż, piastę napędową, śrubę i pasek. Także to jest z pewnością troszeczkę dużo, także moim zdaniem Husqvarna zachowuje się w tej kwestii troszeczkę nieładnie i z pewnością taki właściciel Husqvarny, salonu Husqvarny powinien raczej użytkownikowi tak delikatnie powiedzieć, że możemy zastosować taki, wie pan, wzmocniony zestaw, to będzie wszystko troszeczkę trwalsze, niż mówić, a to co Husqvarna wypuściła na pierwszy montaż, to szajs, oni sami twierdzą, że to jest do niczego, niech pan kupi coś trwalszego. No także to troszeczkę głupio się tutaj zachował, no ale pomijając tą kwestię, przejdę teraz do demontażu tego noża. Tak jak widać, oryginalny nóż ma większy otwór centralny, ale również tutaj dwa te elementy, które wspierają nam nóż, takie zabezpieczenie, aby po prostu on się tutaj nie obracał. Widać, że nowy nóż z zestawu nie będzie tutaj pasował. Ciekawe, czy uda mi się piastę napędową zdjąć bez ściągacza, ale zanim to uczynię, to oczywiście muszę zdjąć ten plastikowy element.
Problem wszystkich kosiarek spalinowych. Mimo szczelnej osłony, tak jak widać w środku, zawsze jest pełno trawy. Trawa to jest takie cholerstwo, że akurat wepcha się wszędzie. Dobra, to można odłożyć na bok. No i nie będzie tego raczej widać na kamerze, ale pasek w tą piastę jest już wżarty bardzo, bardzo głęboko. No i jakoś się udało. Dobra, piastę można zdemontować. Tak jak widać, pokażę to na zestawie może nowego paska. I nowej piasty. Nawet tutaj powinno być to widoczne na kamerze, jak mocno jest to koło pasowe po prostu wytarte. Ten aluminiowy element po prostu się wyciera. I teraz nawet nowy pasek wrzyna się w to koło pasowe bardzo, bardzo głęboko. A jeśli chodzi o nowe koło pasowe, tak jak widać, opiera się ono tutaj na samych końcach, przez to po prostu ten napęd działa. Jeśli natomiast chodzi o piasty napędowe, ich parametry są takie same. Ta sama długość, oczywiście inne jest to miejsce na nóż, przez co trzeba wymieniać nóż. No i średnica tych kół jest taka sama. Kładąc tak te piasty, można by się sugerować, że to koło jest troszeczkę większe, ale ten element na górze jest o troszeczkę większej średnicy. Tak na oko patrząc, to ten element poniżej będzie tej samej wielkości. Zatem koło pasowe jest bez zmian, więc teoretycznie, gdyby pasek był dobry, nie byłoby konieczności jego wymiany. Ale szczerze, naprawdę szczerze powiem, że ta piasta napędowa jest jeszcze raz taka ciężka jak ta i naprawdę to nie będzie z powodu tego stalowego koła, tylko po prostu widać, że jest wykonana ze znacznie grubszego, znacznie być może bardziej utwardzanego aluminium, także ta piasta prawdopodobnie pochodząca z kosiarki Klipo jest znacznie trwalsza, zatem to jest bardzo dobry plus, że takie coś zostało zrobione, ta niestety do niczego się nie nadaje, ponieważ to koło pasowe jest wytarte, no po prostu to właśnie w tych kosiarkach jest główną przyczyną usterek tego właśnie napędu. Do demontażu tego paska trzeba jeszcze zdjąć taką osłonę w tylnej części, już sobie tu wcześniej ją popuściłem. I tutaj trzeba należy jeszcze z napędu odkręcić taki metalowy element, który nam po prostu nie pozwoli zdjąć inaczej tego paska. Trzeba tu odkręcić dwie śruby Torx, ale to jeszcze co chciałem pokazać. Pamiętajmy, będę o tym jeszcze oczywiście mówił w przypadku filmu o serwisowaniu takiej kosiarki na zimę, ale pamiętajmy, że wszystkie te osłony wcale nie gwarantują nam tego, że tutaj nie będzie nam się gromadzić żadna trawa. Tak jak widać, cały element akumulatora, instalacja elektryczna, cały napęd po prostu, to wszystko jest w bardzo wielkim brudzie. Jeszcze to pokażę troszeczkę lepiej z bliska. Tak jak widać, ogólnie bardzo dużo jest tej trawy, także no niestety taką osłonę, którą w przypadku tej Husqvarny da się zdjąć bardzo szybko, beznarzędziowo, warto na zimę zdjąć, aby po prostu takie elementy poczyścić. No i tutaj jeszcze fajne jest to, że to jest bardzo trwała bateria marki Cyclone, które sprawdzały się w takich kosiarkach bardzo dobrze. Czasem nawet potrafiły wytrzymać 10 lat u niektórych producentów. Normalnie tego w takich polowych warunkach bym nie robił, ale chciałem to pokazać jeszcze na filmie. Tak jak widzę, pasek napędowy jest zupełnie ten sam. To samo oznaczenie 501 98 66 01. Tutaj to oznaczenie jest zupełnie takie samo, pasek jest ten sam. Oczywiście ten z racji tego, że już na koniec ślizgał się na piaście i ogólnie w tym napędzie bardzo ten pasek się przegrzewa. To samo będzie zresztą występować na kole stalowym, ponieważ ten pasek mimo wszystko będzie uślizgiwany, jeśli będziemy chcieli jechać na połowie prędkości. Więc pasek tak czy tak będzie się niszczył. Tak jak w tym przypadku widać, jest mocno przeszklony, cały jest po prostu w takim brudzącym pyłku, troszkę z piasty, troszkę z tego paska, zatem paski i tak będą siadać. I ogólnie, czy wymiana tej piasty na tą trwalszą ze stalowym kołem sprawi, że ten napęd cały będzie trwalszy, to pokaże praktyka, jak nagram taki film może za jakieś 4 lata o tej kosiarce, jeśli dożyję tego momentu, lub jeśli któryś z Państwa wymienił taki zestaw właśnie na ten trwalszy lub dopiero przymierza się do wymiany, no to prosiłbym o napisanie w komentarzach, czy po prostu to spisuje się lepiej. Na temat tego jeszcze się nie wypowiem, chociaż już mam takie troszeczkę uprzedzone podejście. Dobra, postaram się założyć jeszcze ten nowy pasek. Jak mi się nie uda, to nie będzie tego widać na kamerze, ponieważ chciałbym to oczywiście zrobić w troszeczkę lepszych warunkach, ponieważ lubię swojego sąsiada i nie chcę mu tutaj robić fuszerki w lesie. Ok, pasek na tylne koło pasowe już założony, chociaż nie było to łatwe. Nowa piasta napędowa wymaga demontażu klina, ponieważ nowa piasta ma zintegrowany klin. Umiejscowiamy ją na kosiarce. O, tak jak widzę, pasuje ona, by jest przewidziane to, że jest tutaj wał cienki i krótki tak zwany. Piasta pasuje tutaj idealnie. No i oczywiście teraz wraz z systemem AutoLock ten pasek będzie się coraz bardziej napinał. Tutaj włożę sobie klin, żeby go nie zgubić. To jest element, który jeszcze się przyda. No to wszystko przychodzi tutaj teraz podkładka cięta. Oraz nowa śruba z podkładką. Z
tym, że nowa śruba jest na klucz 14 mm, a nie 17 i ma taką znacznie mniejszą podkładeczkę. Pokażę to tutaj do kamery. Podkładka i śruba 17 mm ze starej wersji, a tutaj śruba na klucz 14 mm ze znacznie mniejszą podkładką. Ich długość jest właściwie taka sama. Niestety z racji tego, że wziąłem sobie do klucza tylko klucz 14 mm, na razie zakręcę to na tą starszą śrubę, ponieważ niczym się ona nie różni, a w domu to po prostu zamienię. Oczywiście przykręcam teraz nóż, chociaż najpierw powinienem przykręcić tą osłonę, ale w domu chcę jeszcze to wszystko dokładnie doczyścić. Tutaj cały silnik, aby miał po prostu lepsze chłodzenie, ponieważ również jest zabrudzony, jak i również nie montowałem tej tylnej osłony z tyłu, ponieważ również chcę tam w okolicy akumulatora wszystko dokładnie wyczyścić. Tak więc w kwestii zestawu naprawczego napędu to tyle. Jeszcze jednej rzeczy chcę się przyjrzeć, ponieważ jedno z kół napędowych, tak jak widać, obraca się bardzo lekko, czy w jedną, czy w drugą stronę. Jest to zasługa tego, że mechanizm różnicowy jest ukryty w przekładni napędowej, zatem te kosiarki zazwyczaj bez napędu prowadzą się bardzo lekko, natomiast drugie koło napędowe obraca się z takim zgrzytaniem i zdecydowanie ciężej. Je, jak rozpędzimy, to bardzo szybko się zatrzymuje, w przeciwieństwie do tego, które ten pęd troszeczkę utrzymuje. Zatem chciałbym tutaj jeszcze zobaczyć ten dykielek, co po prostu tutaj się dzieje z tym kołem. Tak jak widać, przyczyną blokującego się koła jest to, że niesamowita ilość trawy zapchała po prostu te zęby, te tryby. To samo tyczy się tej mniejszej zębatki napędowej i to wszystko po prostu jest tutaj mocno zabrudzone. Nie wiem, jak ta trawa się tutaj dostała, ponieważ cała ta plastikowa osłona, na której teraz niefortunnie postawiłem kosiarkę, jest po prostu cała. Ona nigdzie nie jest uszkodzona, nigdzie nie jest pęknięta, zatem ta trawa teoretycznie nie ma tutaj żadnego miejsca, żeby się dostać. No ale trawa to jest takie cholerstwo, że zawsze się wszędzie dostanie. Niestety z tym niewielu producentów sobie radzi, aby takie koła uszczelnić. Zatem warto po prostu co jakiś czas coś takiego przeczyścić, ponieważ jak tylko te zęby będą się stykać z samymi czubkami, no to właśnie dochodzi do tego, że ciężej taka kosiarka się prowadzi, przez co bardziej jest obciążony właśnie taki wrażliwy napęd jak auto-lock, jak ta płynna regulacja prędkości jazdy, to dodatkowo w tryby w takim plastikowym kole po prostu łapiąc się czubkami bardzo szybko się uszkodzą, do czego i tutaj niedługo by doszło, więc warto na takie rzeczy zwracać uwagę, ponieważ no gwarantuję, że takie koło z pewnością tanie nie jest. Zatem podsumowując dzisiejszy materiał, nawet kosiarka Husqvarna, która jest uważana za markę prestiżową, nie gwarantuje nam tego, że przez 3 lata nie musimy wcale spodziewać się jakichś usterek, że można się w takich kosiarkach spodziewać również wad fabrycznych, jakiegoś niedopracowania, czym jest właśnie ta piasta napędowa, oraz nie jesteśmy również zwolnieni z takiego przeglądu tej maszyny, więc nie tylko olej, filtr, powietrza, świeca, co do czego jesteśmy przyzwyczajeni, ale również warto czasem zajrzeć do takich elementów jak koła napędowe, czy pozaglądać pod te wszystkie osłony, pod właśnie miejsce akumulatora, które wciąż tutaj jest odsłonięte, czy jest wszystko w porządku, ponieważ wcale nam tego ta marka nie gwarantuje, również to są kosiarki po prostu, o które należy dbać. No i w dzisiejszym filmie wyjaśniłem również temat, że jakieś tam rozwiązanie odnośnie naprawy tej wadliwej piasty napędowej tutaj jest, także można sobie z tym poradzić, jeśli ktoś będzie chciał, to taki zestaw istnieje, trzeba się po prostu o niego zapytać w Husqvarnie, po prostu jest to piasta ze stalowym kołem napędowym oraz wtedy z zupełnie innym ostrzem. Oraz, co ważne, napęd w tej kosiarce już działa, zobaczymy jak będzie działał, jak długo. Nie pokazałem na filmie tego skrzywionego wału, musicie mi tutaj Państwo wierzyć na słowo, ponieważ próbowałem to nagrać, ale nie wziąłem sobie klucza do świeca, tak szarpiąc po prostu za sznurek z przechyloną kosiarką, to troszeczkę mało tam widać, czy jest jakieś kołysanie, czy nie, także tutaj musicie Państwo uwierzyć na słowo, że takie skrzywienie występuje. A cóż, na dziś to tyle. Jeśli ktoś chce jeszcze poznać troszeczkę więcej o tych systemach, to zapraszam do filmu Husqvarna LC53BE, którego i to test miałem na swoim kanale wcześniej. Tam wypowiadam się dokładniej o technologii AutoLock 2, jak działa, o technologii AFT odnośnie funkcji zbierania trawy do tego kosza. A na dziś to będzie wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie i cześć! Osłon na paski nie ma, nie ma co szaleć.